Kiepura śpiewał przez radio aj, Na ulicy szarzało. Księgarz wołał, co w koszu do wyboru dzieła najznakomitszych pisarzy. O nogę Lucjana ociera się rudy, tłusty kot. Zygmunt pisze coś na kawałku bibuły. Ten Kiepura to zrobił karierę. Ma bajeczny głos, ale podobno drań w życiu prywatnym. Taki jełop. Wypijmy. Zygmusiu, co tam piszesz? List. Do ciebie. A swoją drogą twoja kalumnia obiła się o mnie jako pancerz. Co ty miałeś za cel, żeby szczekać o tym Norwidzie, to nie rozumiem. Zygmunt wręcza bibułkę Lucjanowi, wypija kieliszek, potem wstaje. Lucjan czyta, nie mogę pić z człowiekiem, który się czepia byle czego jak rzep zygmuś. Gdzie odchodzisz, zwariowałeś. Koniec, koniec, zapomnij. No chodźże tu. Zygmunt wraca, siada ponury i wychyla kieliszek. Chwilę milczą. Z bocznego pokoju wyprowadzają rozrzewnionego urzędnika akcyzy. Jego niebieski mundur jest świeżo i suto poplamiony. – Ten szczapiej to bydle skończone, nadkończone, wykończone bydle, ha, ha, ha. Szczapiej, bydle, butelkę na dwóch. A, racja, jeszcze przy bufecie coś było. No, Lucjanie, po lucjanie. Ech ty, stara kochana kanalia, no, kropnijmy sobie, a potem, jak mówi klimek, wsiną dal. Czuję się tak świeżusio, wiesz, moje życie to tani efekt. No, luha, ha. ha, ha. Wykończyliśmy ją, co? Taka teraz puściutka, jak głowa wół. Avanti, popolo, Zygmuś. Jak się czujesz fenomenalnie? A może by tak porunku? Przed wyjściem? Halo, panie, kota z długą szyją krajowego. Pip, pip, co z nas będzie? Jesteśmy ciężarkami u nóg pana Boga. Trololo, trollolo. Zygmunt kazał sobie przynieść talerz rosą, wypił kieliszek rumu i począł wyławiać makaron, co bardzo śmieszyło Lucjana. Zygmunt krzyczy Proszę o piwo. Potem bierze kartę menu i pisze wiersz. W barze jest jasno, i kręcą się różni ludzie, fortepian i skrzypce, Libes, Lit, Chryslera. Ludzie piją, piją. Panie, płacić, płacić. Lucianie, wyjątkowo pójdziemy prosto do domu. Muszę pisać recenzję do Cedra. Wyjątkowo do domu. Co, dwadzieścia pięć Jak ten pieniądz leci na złamanie karku? Proszę, chodź, Braniu. Stanęli przed barem. Mijało ich wielu ludzi. Wąska ulica była jasno oświetlona. Z dachów opadały ciepłe krople. Co? Do domu nigdy w życiu, przenigdy. Zygmuś, błagam cię, chodź do Saskiego Ogrodu. Na łabędzie! Wiosenka tak pachnie jemiołą. Ha ha ha. Zwariowałeś chyba Saski ogród, chodź do łabędź. Burżuazyjny ptak, głupi jak jasna cholera. Do domu jedziemy. Dorożka wsiadają. Panie. Ten koń świetne zwierzę na nowiniarską osiem mieszkania trzy. O lola, A żygasz A mówiłem nie źreć rosą po kocie z długą szyją, aleśmy się wtrążolili. A żygaj sobie, żygaj poeto. Ale jutro będzie jamer. Oho, ho, panie w lewo! No co? A masz chustkę. Obrzygałeś mi Ingeborgę. Lucjanie o, jak ja cierpię! Chodź, zawracamy do ogrodu Saskiego, na łabędzie przenigdy do domu. Musisz recenzję pisać. Do domu, do domu. W bordelu kędy zacne mamy leże. Pamiętasz wiona, łabędź. Wiesz, burżuazyjny. Razem la biondina garibaldina trolala. Co nie możesz żygać znowu? Mój Boże, kochany, kto je rosł z makaronem po rumie? Do rumu kawka, kawka. Stop! Już jesteśmy na miejscu. A panu dwa złote, proszę. Wysiadaj, blada małpo, nurze. Wchodzą ciężko po schodach. Na podwórku szczeka pies. Otwierać, jasny gwint! Wchodzą. Zygmunt od razu wali się na łóżko i po chwili już chrapie. W kuchni zjawia się stukonisowa. – O, widzę, żeście się spili, ale pan ma mocniejszą głowę od mego Zygmunta. – Co? Ja? Mocniejszą? Nie, nigdy w życiu. Tylko energii, uważa pani, nabrałem w górach. – Tak. Pragnę pomówić z panią o finansach. Ile ja mam płacić? Stoją w kuchni. Obok Mieciek czyści sobie buty. W drugim pokoju słychać śmiechy kobiet. Syczy woda w czajniku. Stukonisowa spogląda w dół swymi wyblakłymi oczami, mówi z fałszywym zawstydzeniem, no sama nie wiem, no ile pan by mógł płacić, no niech pani od razu wymieni sumę razem ze śniadaniem, tylko już, już, bo mi się chce spać, wprost niebywale, no to mieszkanie dwadzieścia pięć złotych, śniadanie piętnaście, no i za światło pięć złotych, zgoda, o proszę, już bóle. A kto tam się śmieje w tym pokoju? Zajrzę. O, jakaś pani w majteczkach. O revoir, jestem śpiący, ale jutro będzie złe czucie, prawda? Panie. Student kiwa sennie głową nad książką. Stukonisowa jest pochylona nad szufladą. Lucjanowi huczy w głowie. Siedzi na brzegu łóżka i patrzy przed siebie. Zastanawia się, czy nie pójść jeszcze gdzieś na kawę. Obok przechodzi mieciek, śmierdzący pastą do butów. Idzie pochylony i ociekający wodą do lustra. Ma zmoczone włosy, odpycha matkę. No dajże się starał cesać. Robi sobie równiutki przedział grzebieniem Lucjana, który widzi to i odzywa się. Panie. A czymżeś się pan czesał, jak mnie nie było? Może pan nie za długo zacznie zęby czyścić moją szczoteczką. Pewnie pan w ogóle nie czyści, panie. Trochę higieny zostaw pan ten grzebień. A cóż to za awanturę pan tu robi? Wytrynie pana stąd razem z tym grzebieniem. Na takich to jest sposób. Lucjan wstał i podszedł do mieczka. Już się zamierzałby go wyrznąć w gębę, gdy student się zerwał i stanął między nimi. Nie róbcie tu hałasów. Egzamin mam za kilka dni. Idź pan spać. Panie mieczku, ja jestem spokojny człowiek, ale jak panu dam wryło, to pana rodzony Lenin nie pozna. Z geodezji mam zdawać. Teraz zabrała głos Stukonisowa. Mieciek, ty gudłaju, jeden czego pana obrazasz? Na rozbój niedługo pójdziesz, nie rusz, co nie twoje! I Stukonisowa wraca do swojej roboty. Mieciek podchodzi do etażerki, chwilę grzebie w książkach, potem patrzy na matkę, wskakuje na kanapę i spod portretu Piłsudskiego wyjmuje jakieś papiery. W tej chwili Stukonisowa odwraca głowę i mówi powoli – ty draniarzu, a co tam za papiery chowasz? Pewnie znów idziesz na jaki wiec. Żeby cię już raz na fest mordę zbili, żebyś już więcej nie mógł chodzić. A to czort małpiarski, znowuż mi rewizję do mieszkania sprowadzi. A że też człowiek musi się męczyć z taką cholerą. W kogo to się wdało? Mieciek gwizdząc zeskakuje z kanapy, nakłada palto i wychodzi. Stukonisowa, pochylona nad bielizną, śpiewa monotonną, pobożną pieśń. Student patrzy w książkę i dłubie w nosie. Zygmunt chrapie. Jest spokój i cisza. W ustępie ktoś wstęka i szeleści papierem. Nie przeszkadza to Lucjanowi czytać metamorfozeon Owidiusza. In nova fert animus mutatas dice reformas corpora, dicoeptis nam vos mutastis et illas, ad spiratem eis ab origine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Świt sączy się przez sine szyby i miękko spływa na różową twarz studenta. Blade światło zaostrza jeszcze ordynarne rysy twarzy Miećka, Zmęczonego nocną wycieczką. Przed kilkoma minutami usnął. Pod głowę podłożył rękę o palcach zbrudzonych czarną farbą. W alkowie jest ciemno. Lucjan i Zygmunt śpią ciężkim alkoholicznym snem. W drugim pokoju trzy kobiety leżą obficie nakryte, z głowami wtulonymi w poduszki. Rudowłosa i piegowata na twarzy. Tłusta panna we śnie przewraca się gwałtownie na wznak. Odkrywa kołdrę, po czym śpi dalej uśmiechnięta krwistymi ustami. Cisza. Na dole zamiatają podwórko. Lucjan odwraca głowę. W nozdrza wkręca mu się odór jego własnego pachnącego wódką oddechu. Język szorstko ociera się o podniebienie. W głowie uczuwał obolałość mózgu, szum w uszach, ręce spocone i opuchłe. Pić. Wstaje z łóżka. Rozgrzane stopy dotykają zimnej podłogi, nogi drżą. Idzie do kuchni ciemno zupełnie. Przekręca kontakt wody. Gdzież jest szklanka u pioruna? Na stole stoi gliniany garnuszek. Lucjan go chwyta. Na dnie kilka wymęczonych bezskutecznymi próbami wydostania się na wierzch karaluchów. Wystarczy, drzwi uchylić od pokoju kobiet, by wyjąć z szafki szklankę. Przy okazji widzi rudowłosą, wspaniale rozłożoną, z kolanami do góry, z koszulą, podciągniętą aż pod szyję, śpi uśmiechnięta, oddycha równo i nad górną wargą ma kropelki potu. Na wzgórkach piersi mieści się kilka ciemnych punkcików, a koralowe wgłębienie między białymi kolumnami UT, pośrodku złotej plamy włosów, przenika Lucyana falą ciepła. Łóżko stoi o krok od drzwi, wystarczy się pochylić, by dotknąć bioder dziewczyny. Są krągłe i jędrne. Lucjan drży z podniecenia. Koszula uniosła się po środku ciała, niby mały namiocik. Pod oknem trzeszczy łóżko stukonisowej. Lucjan cofa się. I widzi jeszcze leniwie opadającą dłoń dziewczyny, na jedwabistą wypukłość łona. Cichutko zamknął drzwi za sobą. Począł wlewać wodę do wyschniętego gardła. Wypił trzy szklanki. Zgasił światło i wlazł do łóżka. Leżąc na brzuchu, rozpamiętywał drobiazgowo obraz, jaki przed chwilą musiał opuścić. Wyprężony wtulał się w twardy materac. Ktoś z pokoju wydał odgłos podobny do krótkiego brzmienia trąbki. Zaraz potem rozległo się pianie koguta i ucichło. Tylko Zygmunt chrapał głośno. Lucjan czuł pod sobą aksamitną miękkość ciała dziewczyny. Wtulił się w lekko ściśniętą rękę. Na schodach miałczały koty, podobnie do łkania niemowląt. Lucjan poruszał się pod kołdrą. Niezdrowo i intensywnie pracowała wyobraźnia. Ujrzał pod powiekami pejzaż jakiś przepiękny. Po żyłach jego przebiegł nurt rozkoszny i Lucjan usnął słodko znużony. Na wieży kościelnej biła sygnaturka. Zrobiło się jasno i z pokoju kobiet dochodziły głosy świeże i wypoczęte. Student wysunął nogę z pledu i rozważał, czy warto już umyć obie. Miał minę poważną i ręka jego poruszała się pod pledem. Mieciek spał, wypuszczając gwałtownie powietrze ustami. Na dole budziło się miasto i rósł gwar. Student zapalił papierosa. Z lękiem w swych pięknych oczach patrzał na tom geodezji leżący na krześle przy łóżku. Raptem na podwórku podniósł się wrzask potworny. Lucian drgnął i otworzył oczy. Poznał głos stróżki. – Ty małpod diabelna, ty szychto! Będę na ciebie całe życie harować? Zamiatasz czy nie? – Inny głos kobiecy – a ty szlajo, kto wczoraj zamiatał? Nie ja? bądź w lądro mi z bramy, bo cię mietłom zatłukę. Ty mnie mietłom? Mietłom jebu twoja mać? A czym może? Welunem? Masz, a masz, ścierwo diabelne. Rozległy się suche uderzenia, trzask drzewa i okrzyki. Ktoś z okna drugiego piętra wymyślał głośno – do pokoju wbiegła rozczochrana stukonisowa w pąsowym szlafroku i wyjrzała przez okno. Żeby już raz zaraza, jaka te stare żmije poskręcała, z samego rana tak budzić ludzi, T tłumoki stare. Spojrzała na mieczka. Ten bizun znowu wrócił nad ranem. O, jakie ma ręce, zafarbowane. Zakują cię, ty ciężkach cholero, zakują w kajdany. Panie Juzik, niech mi pan nie wyjada szmalcu. Mam swoje dzieci. Student nic nie odpowiedział. Jak tylko stukonisowa wyszła, wyskoczył z łóżka, kucnął, wyprostował się, kucnął i wyciągnął ręce przed siebie. Położył się na podłodze i począł wieżgać nogami w powietrzu. Uprawiał tak z pięć minut tę dziwaczną gimnastykę, potem przez chwilę patrzał na nogi, mruknął coś, naciągnął skarpetki, włożył buty, wciągnął spodnie i poszedł do kuchni. Mył się tam, parskał i stękał. Lucjan czuł się fatalnie. Było mu gorąco i przed oczami wirowały kolorowe płaty. Sądził, że ma gorączkę, lecz ciało miał chłodne. Żałował wczorajszego pijaństwa i ubolewał nad swą głupotą. Nie powinienem pić. Wódka mi strasznie szkodzi. Znowu cały dzień będę chodził struty. Poleżę sobie do południa. Z kuchni wyskoczył jak koń ze stajni student. Był zadowolony, że się już umył. Wycierał się żwawo, patrząc w lustro. Gwizdał jakiegoś marsza i tupał nogą. Stukonisowa krzyknęła. Panowie, nie wchodzić do kuchni, bo się myje. W drugim pokoju śpiewała rudowłosa. Student pił herbatę. Parzył sobie usta i wykrzykiwał co chwila. Ciągle patrzał na okładkę geodezji. Zygmunt zwlókł się z łóżka i pobiegł do ustępu. Wracając, powiedział do Lucjana Jak się czujesz, bydlaku? Bo ja ochydnie. Dochodzić trud, a dojść jest cud, jak mówi genialny Cyprian. Gówno dojdziemy do czegoś, jak się będziemy tak zalewali. Idę spać, w dupie mam cały świat. Stukonisowa wyszła do pracy. Rudowłosa usiadła przy oknie. Ceruje skarpetki. I nuci tango milonga. W kuchni słychać zawodzące syczenie czajnika. Student siedzi nad książką. Jego nieruchoma sylweta odcina się od mlecznego tła okna. Cisza. Lucjan usypia nerwowo i na krótko. Czas mija powoli. Ktoś z dachu gwizdze na gołębie. Na ulicach rozpoczął się ranny gwar. Jest mglisto i chłodno. Z nos koni buchają kłęby pary. Na wąskim podwórku krzyczą. Kobiety chodzą z koszami, ważą w ręku ptactwo, targują się. O spale dźwięczą dzwonki przepełnionych tramwajów. Wszędzie mgła. Mgła. Godzina pół do dziewiątej. Z okien widać posępne wieże kościoła. Mieciech ziewa, skamląc jak pies. Spogląda na zegar, wstaje... Ciężko bije o podłogę bosymi stopami. Chwilę stoi przed lustrem, wywala język i w brudnych kalesonach idzie do drugiego pokoju. Szczypie rudowłosą w pośladek i koszykiem do nici dostaje uderzenie w plecy. Śmieje się grubym głosem i wyjmuje z szafki koszyk z pieczywem, je stojąc. Odrywa od bochenka pajdy chleba i pokrywa je kawałkami wędliny. Robi to łapczywie patrząc z zauzawionymi od snu oczami na rudowłosą nalewa sobie herbaty i popija z rozkoszą pan no to dziu. co a gówno idiota mógłbyś pan sobie giry umyć nareszcie cicho gidy głupia. mieciek wypił herbatę naciąga spodnie i idzie w stronę szafy chwilę patrzy na Lucjana, który nie śpi

I w nasiąkniętym oparami alkoholu mózgu kołują bezładnie, pozbawione logiki myśli.